Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Kupiańsk. Mamy takie informacje i nie tylko te. O tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja na Ukrainie, właśnie teraz z Państwa i moim kolejnym gościem. Nowy Kurier Galicyjski, redaktor Artur Żak. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się nisko. Panie redaktorze, bardzo proszę na początku, posłuchajmy najnowszego przemówienia Wołodymyra Zełenskiego. Rosyjska armia naniosła udar. Dziś armia rosyjska ostrzelała Kurachowe w obwodzie donieckim. Celowała w ludność cywilną. Zniszczone zostały targowisko, stacja benzynowa, dworzec autobusowy i budynek mieszkalny. Obecnie liczba osób zabitych wynosi 10. Jest wielu rannych. Staną na zaraz 10 ludzi. Kijów może zostać pozbawiony prądu, wody i ogrzewania. Taka apokalipsa jak z filmu Hollywood może nadejść, kiedy z powodu niskiej temperatury życie w domach nie będzie możliwe. Ale my walczymy i robimy wszystko, żeby do tego nie doszło. Jeśli nadal nie będzie prądu przy takiej niskiej temperaturze, będziemy zmuszeni spuścić wodę z rur w budynkach, aby mróz ich nie rozsadził. W przeciwnym razie nie będą w ogóle nadawały się w przyszłości do użytku. Proszę mieszkańców Kijowa, aby byli gotowi na różne scenariusze. Przygotujcie zapasy jedzenia i wody, ubrania i dokumenty, by mieć je pod ręką w razie ewakuacji, kiedy ogrzewanie przestanie działać. Przygotujcie jedzenie, przygotujcie ubrania i dokumenty. To może zadam na początku to pytanie. To znaczy, że Polska powinna przygotować się na kolejną falę uchodźców. My już wiemy, Straż Graniczna informuje nas, że coraz większa ilość osób z Ukrainy przybywa do Polski. Oczywiście tam zima coraz bardziej sroga, tam warunki atmosferyczne pomagają obywatelom Ukrainy odnaleźć się w trudnych warunkach, a warunki są trudne. To łagodnie mówiąc, że warunki są trudne i to na terenie całej Ukrainy. Oczywiście tu na terenie zachodniej Ukrainy sytuacja wygląda lepiej niż na centralnej, południowej czy też wschodniej Ukrainie. Sam Kijów jako ogromna 3,5-milionowa aglomeracja uzależniona od dostaw energii z różnych regionów Ukrainy też jest w dużym niebezpieczeństwie. Pamiętajmy o tym, że elektrownia jądrowa w Czarnobylu właśnie po to była wybudowana w czasach radzieckich, żeby zasilać stolicę wtedy Republiki Ukraińskiej. Teraz docelowo miałaby zasilać właśnie stolicę niezależnej Ukrainy. Pamiętajmy o tym właśnie, że elektrownia jądrowa w Czarnobylu została już wygaszona, czyli ona nie daje energii elektrycznej do systemu ukraińskiego. I po tych licznych atakach terrorystycznych, między innymi stolica Ukrainy ma bardzo duże niedobory energii. Po każdym takim ataku na krytyczną infrastrukturę ukraińską, służby ukraińskie energetyczne odbudowują zdolności systemu energetycznego. I pomijając fakt, że same elektrownie jądrowe, czyli i elektrownie inne, cieplne czy też wodne, nie zostały tak uszkodzone jak sam system energetyczny, to one zostają po prostu odłączane, bo nie mają w jaki sposób przekazywać tę energię elektryczną dalej. System energetyczny to jest, że użyję takiego powtórzenia, system naczyń połączony. Więc jeżeli gdzieś dochodzi do uszkodzenia właśnie w wyniku rosyjskich ostrzałów, to wtedy całe regiony zostają pozbawione energii elektrycznej. I wiem, że powiem może banalne rzeczy, ale jeżeli nie ma dostępu do prądu, to nie tylko brak światła, to też często brak wody i brak ogrzewania. Więc tutaj mer Klyczko uprzedza po prostu mieszkańców Kijowa, że może dojść do tego typu sytuacji, a im większe miasto, tym większe problemy z dostarczeniem tych zasobów dla mieszkańców i tym większe problemy z potencjalną ewakuacją tych mieszkańców dalej. Więc pomimo tego, że to brzmi jak informacja czy też scenariusz postapokaliptycznego filmu, niestety ta realność, ta rzeczywistość jest rzeczywistością milionów, dziesiątków milionów Ukraińców. Panie redaktorze, a jak wygląda dzisiaj rzeczywistość w miejscu, w którym pan właśnie jest? Znajduje się pan nieopodal Lwowa.
Jeżeli chodzi o Drohobycz, to miasto, to sytuacja nie wygląda tak źle, jak ja wcześniej opisałem. Akurat tak się zdarzyło, że w miejscu, w tym mieszkaniu, w którym przybywam, ono jest podłączone, ten blok jest podłączony do krytycznej infrastruktury, a mianowicie do kotłowni, do szpitali, więc te wyłączenia energii elektrycznej są dużo rzadsze niż w innych blokach. Niemniej jednak rzeczywistość Ukraińców to jest rzeczywistość, tak jak ja dzisiaj też określiłem w radiu, rzeczywistość tyrkoczących generatorów, bo idąc po mieście, praktycznie każde miejsce, czy to poczta, czy sklepik, czy jakieś inne miejsce usługowe, ma podłączenie do generatorów, bo cała strefa, cały teren Ukrainy został podzielony właśnie na strefy, w których dochodzi do odłączeń, do tych odłączeń zarówno planowanych, jak i do odłączeń takich ekstremalnych, czyli spowodowanych awariami w systemie energetycznym. I o ile te planowane wyłączenia można sprawdzić, czyli być przygotowanym, czyli tak poukładać swój schemat dnia, żeby właśnie mieć dostęp do tej energii elektrycznej i się przemieszczać ewentualnie z miejsca na miejsce, gdzie ten dostęp do prądu jest, to do tych awaryjnych odłączeń niestety też dochodzi i tego już się nie da zaplanować. A co się wiąże też z tymi generatorami? Niektórzy to określają, nawet jest takie określenie jako syndrom generatora. Powoduje to wzrost cen, bo po prostu jeżeli usługodawcy i sprzedawcy muszą zaopatrzyć się w generatory, czy też na przykład te takie duże powerbanki, czyli takie stacje ładowania, to automatycznie to się odbija na cenach produktów, czy też usług. Więc tyrkoczący generator to jest nieodzowny element teraz życia każdego Ukraińca, nawet tu na zachodniej Ukrainie. A trudno jest sobie wyobrazić, jak wygląda życie tam na wschodzie. Dzisiaj mój kolega redakcyjny Dmytro Antoniuk, który przybywał w obwodzie sumskim, kilkanaście kilometrów od granicy z Rosją, informował mnie, że tam są miejscowości, które nie mają już od wielu dni prądu i ich życie mija jak życie ludzi w średniowieczu, czyli przy zapadającym zmroku można zdać się tylko albo na generator, a nie każdy go ma, zdają się po prostu na lampy naftowe, no i wszystkim znane od wieków świece. Panie redaktorze, trudno słucha się też tego, co pan mówi. Oczywiście my widzimy to, co dzieje się na Ukrainie za pomocą naszych korespondentów i naszych operatorów. Natomiast obserwujemy też działania Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen proponuje 9. pakiet sankcji, a tam 200 osób i też podmiotów. Pytanie, czy na to czekają dzisiaj Ukraińcy, na ten 9. pakiet sankcji, czy bardziej na pomoc sprzętu militarnego, na pomoc wojskową, na pieniądze też? To myślę, że jest synergia, że Ukraińcy czekają zarówno na ten pakiet, 9. pakiet sankcji, jakby on niedoskonały nie był, to Ukraińcy na niego czekają, ale także jak najbardziej na dostawy broni, na pomoc militarną, na pomoc humanitarną. Z tym, że właśnie czasami my, mieszkańcy Ukrainy, mamy pewien dysonans poznawczy, że to tak określę, bo jeżeli po tym 9. już zapowiadanym przez tygodnie jako jeden z najostrzejszych pakietów sankcyjnych Unii Europejskiej, urzędnicy europejscy zastanawiają się, czy wprowadzać sankcje przeciwko firmom, które budują rakiety, to nas jako mieszkańców Ukrainy to w jakim stopniu zastanawia. Ale jednocześnie też nawiążę do rzeczy takiej kulturalnej, bo Ursula von der Leyen zapowiada 9. pakiet sankcji przeciwko Rosji, czyli przeciwko firmom, instytucjom i sankcje osobowe. Ale jednocześnie uczestniczy w otwarciu sezonu w La Scali, sezonu, gdzie La Scala nie znalazła innego dzieła światowej opery niż dzieło Borys Godunow Musorskiego na podstawie twórczości Puszkina. I w tym otwarciu uczestniczą notable nie tylko Unii Europejskiej, ale także państw europejskich, bo między innymi też prezydent Włoch Sergio Mattarella i Giorgia Meloni, premier. No, oni już się zdążyli wytłumaczyć. Powiedzieli, że agresja rosyjska, decyzje polityczne, działania militarne rosyjskie to jest
jest jedno, ale wielka kultura rosyjska jest integralną częścią kultury europejskiej i to jest zupełnie, zupełnie co innego. Więc dla mnie, jako dla mieszkańca Ukrainy, to jest najbardziej przyzwoite słowo, które ciśnie się na usta, że przeżywam dysonans poznawczy. A więc właśnie dzisiaj na antenie telewizji Republika rano padły takie słowa z ust byłego ministra Witolda Waszczykowskiego, że społeczeństwo powinno być tutaj też wykluczane, no, rosyjskie społeczeństwo, które podróżuje po świecie, pije szampana, chodzi do teatrów, które nie wychodzi na ulicę, nie mówi, nie reaguje. Pan nawet trochę właśnie o to zahaczył, że sportowcy powinni być wykluczani z rozgrywek. To się dzieje, chociaż są też wyjątki, na przykład Pekin. Natomiast zapytam pana redaktora, jak możemy wpływać na rosyjskie społeczeństwo, na mentalność tych ludzi, nawet tych ludzi Rosjan w Polsce, którzy są, ale nie wychodzą niestety na ulicę. Panie redaktor, może będę niepoprawny politycznie, ale na dany moment ja nie widzę sensu wpływania na społeczeństwo rosyjskie. Społeczeństwo rosyjskie przez dziesięciolecia w żaden sposób nie wpływało na reżim, a powiem inaczej, będę może też kontrowersyjny, wyhodowało, stworzyło ten reżim. I w danym momencie przy tak pełnowymiarowej wojnie ja jako mieszkaniec Ukrainy nie widzę sensu szukania tak zwanych dobrych Rosjan. Zakładam, że tacy istnieją i takich nawet osobiście znam. Z tym, że na dany moment ja nie widzę sensu załączania społeczeństwa rosyjskiego, szukania właśnie tych dobrych Rosjan, które by mogli wreszcie obalić system rosyjski. Dobrzy Rosjanie moim zdaniem walczą na froncie ukraińskim już od 2014 roku. Co prawda w bardzo nielicznym wymiarze ten legion rosyjski nie jest duży, ale to są dobrzy Rosjanie. Dobrzy Rosjanie wyjechali za granicę i słowem walczą z reżimem Putina, ale trochę w inny sposób niż słynna telewizja Dożdż, która akurat, to mnie też bardzo cieszy, straciła licencję łotewską i z tego co wiem, to w Estonii też zostało wstrzymane nadawanie telewizji rosyjskich Dożdż, która mieni się i przez urzędników europejskich była traktowana jako telewizja opozycyjna, antyputinowska. Możliwe, że ona jest antyputinowska, ale ona nadal jest prorosyjska. A największym problemem nie jest Putin jako taki, tylko agresja Federacji Rosyjskiej, agresja rosyjskiego żołnierza, bo to rosyjskie społeczeństwo walczy na Ukrainie, na wschodzie, na południu Ukrainy. To rosyjscy obywatele ostrzeliwują ukraińskie miasta, ukraińskie szpitale, przedszkola, czy też elektrownie i inną infrastrukturę. To nie Putin naciska osobiście cyngiel karabinu maszynowego, czy też przycisk odpalający rakietę. Więc jako obywatel Ukrainy, jako mieszkaniec Ukrainy nie widzę sensu szukania dobrych ruskich, a szukania dobrej ruskiej kultury, no pewnie taka też jest tutaj, nie jestem specjalistą oto opery czy jakiejkolwiek innej kultury, pewnie też taka istnieje, tylko w danej rzeczywistości nie widzę tego sensu i zastanawiam się, czy w Anglii na przykład w roku 1944 w Londynie prezentowano Wagnera, który też wielkim kompozytorem był, ale wydaje mi się, że w czasie ostrzałów Londynu rakietami V1 i V2 w Londynie nie grano muzyki Wagnera. Panie redaktorze, jutro spodziewamy się przyjęcia tego kolejnego pakietu sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji za agresję na Ukrainie. Takie informacje oczywiście podał dzisiaj między innymi stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej, pan Andrzej Sadoś. No, czekamy na ten kolejny pakiet sankcji, ale czekamy też na pomoc finansową, jeśli chodzi o Ukrainę. Węgry zablokowały tę pomoc. Jak pan na to patrzy? No to jest kolejna gra ze strony Węgier i to kolejna właśnie wirtualna rzeczywistość, bo Węgry zablokowały tę pomoc, ale Orban mówi o tym, że wcale to nie jest szantaż wymierzony w Ukrainę, że wcale Węgry nie blokują tej pomocy, że po prostu Węgry chcą w inny sposób rozdysponowywać dane środki. Z tym, że w momencie, w którym Ukraina płonie, w którym giną
tysiące ukraińskich mieszkańców, bo tak naprawdę ciężko jest zliczyć, ile mieszkańców Ukrainy ucierpiało w wyniku rosyjskiej nawały, to każdy dzień, każda godzina opóźnienia będzie leżała na sumieniu Węgrów, a tak naprawdę całej Unii Europejskiej, która to nie jest w stanie wypracować odpowiedniego konsensusu wewnątrz swoich struktur. Ja bym też odniósł się do tego, że jednak ta pomoc dla Ukrainy powinna być też skierowana w stronę Polski. Polska potrzebuje też pomocy Unii Europejskiej, bo jest tym najbardziej bezpiecznym tyłem Ukrainy i jest tym hubem, że użyję takiej współczesnej nowomowy, przez który ta pomoc na Ukrainę trafia. Polska jest jednak najbardziej zaangażowanym państwem w tej wojnie, w tym konflikcie, no oczywiście oprócz Ukrainy. Niektórzy to określają, może użyję takiego kolokwializmu, że większość krajów Unii Europejskiej pomaga na pół gwizdka, a Polska jednak na ten cały gwizdek. Aha, właśnie, ale ta kwestia pomocy Unii Europejskiej dla Polski to też jest oddzielny temat, panie redaktorze. Na koniec może zapytam, Władimir Putin ośmiesza się na wielu płaszczyznach, między innymi organizuje konferencję prasową dla dziennikarzy nagrywaną wcześniej, zegarek go zdradza, albo robi listę tematów zakazanych, na które nie mogą rozmawiać jego współpracownicy, jego doradcy. On czuje, że bardzo mocno ten grunt pod nogami mu się pali. Natomiast pytanie, czy on jeszcze w ogóle wie, co robi? Jestem przekonany tak, że on wie, co robi. Czy się ośmiesza? Jednak propaganda rosyjska dezinformacja jest dezinformacją bardzo wielopłaszczyznową. To jest ten tak zwany system matrioszek i większość tego, co produkuje Putin, to jest skierowane nie na zewnątrz, nie dla ludzi, którzy są w stanie to ocenić. To jest skierowane na wewnątrz państwa rosyjskiego. A tam jednak jego ten żelazny elektorat wszystko ścierpi. Wczoraj na przykład obserwowałem posiedzenie Rady do spraw praw człowieka, któremu przewodniczył Putin. I dla osoby, która ma jakiekolwiek zdolności krytyczne, też to było dosyć zabawne widowisko. Z tym, że właśnie ono nie było skierowane w kierunku świata na zewnątrz, tylko na wewnątrz. I tam co najmniej ja sobie nawet wynotowałem 11 takich tez Putina, w której między innymi też była wymieniona Polska, bo Putin mówił o tym, że polscy nacjonaliści chcą przejąć zachodnie tereny Ukrainy i że ukraińscy politycy nie zdają sobie z tego sprawy, chociaż co po niektórzy na Ukrainie już się budzą i widzą tę wyciągniętą rękę polskiego imperializmu, który ma odebrać z powrotem tereny, które to łaskawie Stalin dołączył do stworzonej przez Lenina Ukrainy. Więc czy się ośmiesza? Nie wiem. On konsekwentnie dąży do swojego celu, a jego celem jest zajęcie całej Ukrainy, zniszczenie narodu ukraińskiego i tak naprawdę odtworzenie mocy imperium rosyjskiego i nawet nie wiem, z którego roku, z którego wieku, bo on się odwołuje zarówno do Piotra I, Lenina, czy też Stalina. Więc nie wiem, jakie imperium rosyjskie śni się Putinowi. Dziękuję panu bardzo. Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski, był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję panie przewodniczący. Serwis informacyjny już za chwilę, a poprowadzi go Piotr Kieraka. Do zobaczenia.